Ja również pozwolę sobie z przodu stanąć. Biorąc pod uwagę nasze napięcie czasowe, które teraz mamy, prezentacja, która będzie na pewnym poziomie wysokim ogólności. Mam nadzieję, że uda mi się uniknąć oskarżeń o pewną powierzchowność, bo wiele wątków, z których tutaj będę poruszał, jest materiałem na długie wykłady, o wiele większe niż jesteśmy w stanie na naszym zjeździe poświęcić pod względem czasowym. Dobrze. Rzecz, ja może tutaj wychodzę z tej perspektywy mikro, chciałbym zupełnie perspektywę makro spojrzeć i na ewolucję w długim okresie czasowym, prawda? I wyjść od geopolityki, przejść, czy nie zajmując się geografią, tylko zajmując się ewolucją układu sił i ewolucją sił, poszczególnych ośrodków sił. I chciałbym skoncentrować się tutaj oczywiście na demografii w sensie ścisłym. Oczywiście przy rozwoju siły demografia jest tylko jednym z czynników, ale moim zdaniem i zdaniem wielu tym czynnikiem zasadniczym. Tutaj na tym slajdzie mamy przykład czy mapę układu sił na nizinie północnej Europy, od Francji aż do Rosji. To jest metoda liczona, czy obraz liczony metodą pana profesora Sułka. Jakąkolwiek metodą byśmy nie liczyli, wiemy, że one się różnią i mają różne efekty, ale z punktu widzenia makroefekt jest zawsze taki sam dla Polski. To znaczy Polska cierpi na deficyt siły w stosunku do swoich sąsiadów. To jest główne przesłanie tego slajdu. Tak? I tego się w chwili obecnej nie da w prosty sposób skompensować. A ważnym tematem jest to, skąd ta siła państwa się bierze w dłuższej perspektywie czasowej. A patrząc z perspektywy potencjału całkowitego i sumując według metody, którą zaproponował, czy w ten sposób podsumował drogę geopolityki pan profesor Leszek Łączulski, można powiedzieć, że są trzy części składowe, które wpływają. To znaczy potencjał materialny, potencjał intelektualny i potencjał moralny. A jeżeli byśmy się przyjrzeli różnym badaniom, różnym analizom, właściwie stwierdzimy, że na potencjał materialny wpływ ma oczywiście geografia, i na materialnie wszystkie pozostałe, de facto to jest działalność człowieka, tak? To znaczy działalność populacji na danym terenie, która w ciągu długiego okresu czasu powoduje, że siła się wzrasta, maleje danego ośrodka siły. I idąc jeszcze piętro niżej w takiej analizie, zauważymy, że o sile oprócz geografii decydują dwa czynniki, liczba ludności, która jest na danym terytorium, i w długim terminie jakość przywództwa, czyli zdolność elit intelektualnych, elit edukacyjnych do wydobycia naturalnego potencjału, który jest w ludziach żyjących na danym terenie, prawda? Poprzez edukację, poprzez sukcesywne z pokolenia na pokolenie inwestycje w rozwój, w stabilność tej populacji, w wzrost gospodarczy, inwestycje w kwestie wojskowe, inwestycje także w kwestie, ten aspekt materialny, ten aspekt moralny, prawda, które integrują społeczeństwo wokół jakichś celów. A jak zmiany ludności wpływały na, czy mogą wpłynąć na układ sił, ja chciałem przedstawić na podstawie trzech przykładów historycznych. Ja myślę, że Państwo są dobrze znane. Spojrzałbym na nasz dzisiejszy wykład i dalszą część z dwóch perspektyw, czyli perspektywa poszczególnych krajów, które w Europie są, czyli taka perspektywa mikro i perspektywa całego kontynentu. A w aspekcie czasowym pozwolę sobie nazwać to perspektywą średnioterminową do 2100 roku, to znaczy wielu demografom, wielu z nam się wydaje to perspektywa w ogóle za horyzontem gdzieś obserwacji, ale są pewne kalkulacje, które pozwalają nam śledzić możliwe scenariusze wydarzeń dotyczących demografii do tego okresu. I perspektywa rzeczywiście długoterminowa do roku 2300, tak mówimy o geopolityce, tej dyscyplinie, która patrzy na
bardzo długoterminowe trendy, więc chciałbym, żeby się dzisiaj też z tym zmierzyli. Zaczynając w takim razie od analizy poszczególnych krajów już zapowiedzianej sumy przypadków. Pierwsza rzecz to jest spojrzenie na zmianę układu sił w starożytnej starożytności w basenie wschodnim Morza Śródziemnego, zmiana relacji demograficznej między Grecją, może słowo Hellado, tak, to znaczy państwami, miastami greckimi, które w roku 1000 przed naszą erą, no, ich łączna liczba ludności stanowiła jedynie połowę liczby ludności Persji, ale już 700 lat później, znaczy już 700 lat później, 700 lat później, w czasach Aleksandra Wielkiego, widzimy, że liczba ludności wzrosła ponad, wzrosła trzykrotnie według szacunków demografów, natomiast liczba ludności Persji, no, wzrosła jedynie dwukrotnie, co należy zwrócić uwagę, że tu nie tylko mają kwestie znaczenie, kwestie proporcji demograficznych, ale także gęstości zaludnienia, to znaczy te kalkulacje wskazują na liczbę ludności na terytorium tych krajów takie, jak my obecnie znamy. To znaczy Grecja w tym czasie była najbardziej zaludnionym krajem Europy, najgęściej zaludnionym krajem Europy, z kolei no, miała czterokrotnie ponad średnią gęstość zaludnienia większą niż Europa. No i w związku z tym można powiedzieć, że Grecja zjednoczona przez Filipa II, następnie w czasach Aleksandra Wielkiego, jego syna, była potęgą demograficzną. I kiedy Filip II zjednoczył te państwa greckie, to znaczy spowodował, że z nich powstał jeden wspólny ośrodek siły, był w stanie, wykorzystując te zasoby demograficzne, zasoby także intelektualne, wiemy, że państwa greckie miały długą tradycję wojenną, prawda, poszczególne kraje no, potrafiły wojować, do tego, żeby wyruszyć na podbój Persji. Coś, co dzisiaj może wydawać się paradoksem, po prostu Grecy mieli przewagę liczebną wobec Persów w tym konflikcie. Druga zmiana demograficzna, która spowodowała zmianę stanu sił, no to już jest bliżej naszych czasów, to jest na obszarze północnego Atlantyku, kiedy na początku XIX wieku, tutaj w roku 1820, no, Stany Zjednoczone, no, był mały, rzadko zaludniony pas przybrzeżny, na zachodnim wybrzeżu, natomiast no, nie minęło równe 100 lat, kiedy te proporcje demograficzne zupełnie się odwróciły, wiemy, prawda, dzięki dzietności, dzięki wielkiej migracji, a Wielka Brytania, to jest terytorium właściwe, mimo wzrostu demograficznego, no, nie potrafiła osiągnąć takiego wzrostu, nie osiągnęła takiego wzrostu jak Stany Zjednoczone. I ten wzrost, łącznie z tym, że oczywiście terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej było bardzo chłonne, bardzo korzystne cechy do tego, żeby rozwijać gospodarkę przez XIX wiek, bardzo rzadko zaludnione, czyli dawało duże możliwości rozwoju tej demografii. W każdym razie ten wzrost demograficzny dał podstawę do wzrostu potęgi Stanów Zjednoczonych, która objawiła się, wiemy, w pierwszej połowie XX wieku, także na kontynencie europejskim. I ostatni być może przypadek dla nas najciekawszy, to jest zmiana relacji demograficznych między Francją a Niemcami na przestrzeni XIX wieku. Tutaj zamieściłem dwa grafy. Pierwszy obrazuje dynamikę, czy zmianę dzietności, ponieważ to był zasadniczy czynnik, który wpłynął na zmiany relacji w liczbie ludności między Niemcami a Francją. Jak wiemy, od XIX wieku, czy od roku 1800, dzietność we Francji była wielokrotnie niższa, czy znacząco niższa, jeszcze spadała dużo szybciej i wcześniej niż w Niemczech, co spowodowało bardzo ciekawą dynamikę. To znaczy, na początku roku 1800 ludność Niemiec liczona według obecnego terytorium to była połowa ludności Francji. Francja oczywiście była wtedy najludniejszym licząc Rosji krajem Europy i to też było notabene zaplecze dla epopei napoleońskiej. Po prostu Francuzi również mieli skąd czerpać rekruta. Natomiast te zmiany w postaci dzietności spowodowały bardzo szybki wzrost demograficzny niemiecki, który był też jakby fundamentem ekspansjonizmu niemieckiego. I już w latach 60., no, w zależności od dużych szacunków, liczba ludności się zrównała. No i w pierwszą wojnę światową, w drugą wojnę światową Niemcy weszły z wielokrotną, czy ze znaczącą przewagą liczebną i demograficzną
nad Francją. Uważni obserwatorzy mogą zauważyć, że od pewnego czasu dzietność francuska jest znowu powyżej dzietności niemieckiej, co zresztą zapowiada nam bardzo ciekawe potencjalne zmiany w układzie sił na zachodniej części kontynentu w okolicach połowy XXI wieku, ale to tak jak mówię, to jest może być temat na innym spotkaniu. I tymczasem, co to oznacza dla Polski? Tak? Wszystkie projekcje demograficzne obecnie realizowane zakładają spadek liczby ludności Polski, tak w zależności od horyzontu, do którego poszczególne ośrodki badawcze realizują, tak? Ten spadek jest mniejszy, ten spadek jest większy. Tutaj widzimy, mieliśmy wzrost, to jest stan faktyczny, a tutaj już mamy projekcję. Te kilka projekcji, no, widzimy, zakładają dość podobne do siebie trajektorie. Ciekawa jest ta projekcja. To jest tak zwany wariant bez zmian ONZ. To znaczy, jeżeli dzietność utrzyma się tak jak w okresie, kiedy ta projekcja była przygotowana, ona jest na podstawie danych z 2015 roku, no to mogą sobie Państwo wyobrazić, że z obecnych blisko 38 przyjmuje się 38,4 na potrzeby statystyki, no, ludność polska spadałaby do 13,7 miliona. Te pozostałe projekcje, one zakładają pewne odbicie się dzietności. Oczywiście, jak widzimy, też głęboko niewystarczające do tego, żeby liczba ludności się stabilizowała, czy spadała znacznie wolniej. No, tu wymagany jest komentarz do tego, że projekcje demograficzne to nie jest taka twarda prognoza, że tak koniec nie będzie. To znaczy, one są bardzo wiarygodne w bardzo krótkich okresach, ponieważ populacja ma coś takiego, takie demographic momentum, tak? To znaczy pewien taki bezwład. Natomiast w długim terminie oczywiście na te wskaźniki można wpłynąć w sposób bardzo istotny i dokonać zasadniczej zmiany. To są projekcje dotyczące Polski. Projekcje dotyczące Niemiec, ja chciałbym omówić z trochę innej perspektywy. Mianowicie pozwolę sobie porównać dwie grupy projekcji ONZ, czyli wariant, tak zwany wariant średni i wariant migracji zerowej. Wariant średni to jest ten wariant przyjmowany tak konwencjonalnie jako taki teoretycznie najbardziej prawdopodobny. Według tego wariantu liczba ludności Niemiec spadnie do 2100 roku o około 10 milionów. Jak widzimy, nie jest to jakiś wielki spadek. Natomiast warto zwrócić uwagę, co ten wariant by zakładał. Ten jasny kolor to jest zmiana liczby ludności w wariancie tak zwanej migracji zerowej. To znaczy, jeżeli nie byłoby migracji do tego okresu, to de facto ludność Niemiec spadłaby do niecałych 50 milionów. Cała różnica to jest założenie, że Niemcy będą w sposób istotny przyjmować kolejne grupy migrantów. Ten wariant migracji zerowej też jest trochę taki, można z nim dyskutować, ponieważ on zakłada wzrost dzietności już też, a wiemy, że przynajmniej w ostatnim roku wzrost dzietności w Niemczech, on nie był spowodowany wzrostem dzietności populacji rodzinnej, tylko uwzględnienie, która była stała, tylko uwzględnienie dzietności migrantów. Dobrze, to może powstać takie zastrzeżenie, taka wątpliwość, no ale przecież o sile nie decyduje tylko liczba ludności, bo mówiliśmy o tych elementach chociażby intelektualnych, prawda? Te zdolności strategiczne, zdolności do tworzenia gospodarki, innowacyjność. No i tutaj niestety wiadomość też nie jest dobra. To znaczy, tutaj przedstawiłem wykres, który pokazuje prawdopodobną ewolucję tego, co się nazywa kapitałem ludzkim w Polsce. Kapitał ludzki, czyli pewna taka suma składowych dotyczących stanu zdrowia, dotyczących wykształcenia, prawda? Jedna z możliwych sposobów liczenia zdolności intelektualnych danego kraju. I o ile, przepraszam, jeszcze uprzedziłem, widzimy, że od roku 2015 jeszcze do 30 ona mniej więcej będzie rosła, czyli nawet mimo spadku liczby ludności. Natomiast później, no jak gdyby, no, nie ma przebaczenia. To znaczy spadek liczby ludności, także tych wykształconych, tych, którzy potrafią myśleć innowacyjnie, spowoduje, że łączna, nazwijmy to, zdolności intelektualne Polaków również będą spadały, zdolności jako populacji. I to jest ta perspektywa poszczególnych krajów. Co nam może zmienić jeszcze tą perspektywę? To rozejrzenie się po szerokiej okolicy EU,
i spojrzenie na ewolucję demograficzną najbliższego sąsiedztwa, to znaczy Bliskiego Wschodu i Afryki. Projekcja do roku 2100, to jest słynny wariant średni ONZ-u, no są nieubłagane, tak? To znaczy widzimy, może zacząwszy od Europy, tak, że Europa osiągnie pewne apogeum demograficzne za mniej więcej 4 lata i później liczba ludności zacznie spadać. Bliski Wschód również rośnie, ale ten stopa wzrostu jest, liczby ludności jest spowalnia, co uderza, to jest wzrost liczby ludności Afryki. To jest dramatyczny. To znaczy on dramatycznie tak wygląda, bo jak się przyjrzymy, to widzimy, że on jest taki jeszcze dość zachowawczy, jak się przyjrzymy tym liczbom bliżej, ponieważ widzimy, że jakbyśmy chcieli to sobie przyjrzeć bardziej dokładnie, między rokiem 1950 w ogóle liczba ludności Afryki to była połowa liczby ludności Europy. W roku 95 te liczby się spotkały, a w roku 2015 no już liczba ludności Afryki była o 60% większa niż liczba ludności Europy. Teraz łatwo jest chcieć wyprzeć tą jakby wniosek z tego slajdu. Nie, tak się nie stanie. No właśnie jest to trochę trudne, żeby wybierać to i nie zachęcam do tego, żeby wybierać wnioski, ponieważ jak spojrzymy na pewne wskaźniki dotyczące dynamiki, tak, czyli przez 65 lat między rokiem 50 a rokiem 2015 liczba ludności Afryki wzrosła ponad 5-krotnie, tak, natomiast przez kolejne 85 lat, czyli przez dłuższy okres, wzrośnie no, mniej niż 4-krotnie. Czyli można powiedzieć, że jest to pewne spowolnienie, prawda? Tylko ta masa krytyczna ludności powoduje, że w liczbach bezwzględnych ten wzrost będzie tak olbrzymi. No powodem jest to, że demografowie ONZ-u zakładają o spadek dzietności obecnej do roku 2100 w Afryce o połowę. Tak? Tak więc możemy sobie się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest nieuprawnione, ten wzrost liczby ludności. Tak więc pytanie, które się nasuwa, czy to powoduje nieuniknione migracje do Europy na większą skalę. No właśnie tego tematu nie chciałbym teraz rozwijać. Myślę, że to jest jeden z tych, to tak zwany dłuższy inny wykład. Natomiast my musimy sobie to pytanie de facto jako Europejczycy zadawać. Przyjmując teraz, przechodząc do perspektywy długoterminowej, to jest już jeden z ostatnich slajdów. Ja tutaj pokazałem wyniki symulacji przeprowadzone dla całego świata, wybitnych demografów europejskich. To są badania sprzed 4 lat. Jak kształtowała się liczba ludności świata, którą mamy tutaj, w zależności od stopy dzietności. No widzimy, że taką oczywistą, którą chciałem tutaj przypomnieć. No w dłuższej perspektywie, jeżeli dzietność jest poniżej zastępowalności pokoleń, oznacza to prędzej czy później zanik danej populacji. I to jest całe przesłanie, które chciałbym, żebyśmy mieli w głowie. A tak, tutaj mamy takie populacje, powiedzmy, przy zastępowalności pokoleń, tutaj mamy większe, które rosną, ale to są wszystkie poniżej zastępowalności pokoleń. To jest tylko kwestia, pytanie tego, kiedy to się stanie. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ w roku 2004, może jeszcze cofnę, tylko wprowadzę. W 2004 demografowie ONZ przeprowadzili projekcje dla całego świata dotyczące poszczególnych krajów i regionów, jakby kształtowała się liczba ludności przy różnych założeniach. Ja wybrałem wariant tak zwany stałej dzietności, czyli znowuż ten wariant bez zmian. I on daje bardzo ciekawe dla nas wyniki i dające do myślenia. Europa w tamtym czasie miała dzietność jako kontynent, jako całość 1,43, co oznaczało, że liczba ludności do roku 2300 spadłaby o blisko 90%, co oznacza spadek z 728 milionów wtedy no do 90, prawda? No to teraz rzut oka na to, co to oznaczało dla poszczególnych krajów. Tu nie o to chodzi w tych projekcjach, może jeszcze wyprzedzając jedno zdanie, żeby, jak spojrzymy sobie na dane dotyczące poszczególnych krajów, żeby mówić, o tak, będzie w 2030 roku. Nie, bo te dzietności się zmieniają, prawda, i to one już też nie są w jakiejś części aktualne. Chodzi o to, żeby mieć ogląd, jakie to może być skutki, jeżeli pewna polityka prodemograficzna będzie nieskuteczna. A ja pozwolę sobie podzielić kraje na 3 grupy. Kraje z ekstremalnie niską dzietnością poniżej 1,5, z dzietnością no, niską i kraje zbliżające się do
zakresu zastępowalności pokoleń. I przesłanie jest takie, kraje z dzietnością poniżej 1,5 przy założeniu stałej dzietności i braku migracji, bo to jeszcze powinien zastrzec, że to zakładało od pewnego momentu brak migracji, no to oznacza de facto spadek populacji o ponad 95%. De facto zanik, tak. W tej grupie były wówczas Niemcy, Ukraina czy Polska. Kraje tej średniej niskiej dzietności, spadek też jest istotny, widzimy, chociaż oczywiście nie aż tak istotny jak tutaj. I kraje, no, jak na Europę stosunkowo wysokiej dzietności, jeśli dobrze pamiętam, tylko jeden kraj, Islandia, który miał 2,06 właśnie, mógł liczyć na zachowanie substancji demograficznej, nawet pewien wzrost. Nie chodzi o teraz, żeby omawiać wszystkie konkretne zależności, ale jeżeli byśmy się przyglądali tym liczbom, chyba jeszcze działa dobrze, poszczególnym liczbom, no to widzimy, jak zmiana dzietności wpływa na relacje między poszczególnymi krajami, prawda? Chociażby popatrzmy na Niemcy i na Francję, a Francja wówczas miała dzietność niższą niż obecnie. Co to dla nas oznacza? Ostatni slajd. To jest taki wątek, który chciałem poruszyć, który w tym gronie geopolityków, konserwatywów jest oczywisty. To znaczy przypomnieć historię pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który wspominał swoją drogę od akademickiej geopolityki do geostrategii. Zapytany kiedyś, dlaczego de facto odszedł od akademickiej geopolityki, on stwierdził, że geopolityka jako nauka jest opisowa, tak? Ona opisuje rzeczywistość. Natomiast on chciał dokonać istotnej zmiany, to znaczy chciał, żeby Stany Zjednoczone wygrały rywalizację ze Związkiem Radzieckim w okresie zimnej wojny. Dlatego chciał się przenieść w sferę tworzenia rozwiązań, tak? W sferę nie opisywania rzeczywistości, tylko tworzenia rozwiązań dla rzeczywistości. I o ile dla geostrategów to jest oczywiste, natomiast wydaje mi się, że w zakresie demografii my też, populacji, ludności, też powinniśmy myśleć już w kierunku tego, dobrze, co należy zrobić, żeby jakie zasoby zaangażować, jak bardzo poświęcić wysiłek strategiczny w kierunku tego, żeby te trendy, które pokazano w poprzednim slajdzie, no były tylko takimi historycznymi symulacjami, prawda, ciekawymi dla nas, ale żeby się nie zmaterializowały, no ponieważ, jak możemy się domyśleć, ich materializacja zagraża żywotnym interesom Rzeczypospolitej, żywotnym interesom krajów europejskich. Ostatnie zdanie podsumowujące. Mówiliśmy na naszej konferencji o Międzymorzu, Trójmorzu, prawda, formule 16+1 i tak dalej. No moim zdaniem bez odbicia się demograficznego w dłuższej perspektywie przy tego typu próby integracyjne tutaj na pasie bałtycko-czarnomorskim, one nie będą miały większego znaczenia, to znaczy nie mogą zakończyć się powodzeniem, ponieważ kraje, które miały być zintegrowane w ramach tego konceptu, no nie będą miały pozytywnego powodu do tego, żeby połączyć się z Polską w jakimś wspólnym organizmie politycznym, sojuszniczym, ekonomicznym, ponieważ spadająca populacja, spadający rynek, brak kapitału, brak technologii, brak innowacji, a kraje, żeby samodzielnie chciały dołączyć się do pewnych systemów, no potrzebują tego, potrzebują mieć pozytywnej zachęty, która da możliwość rozwoju. Dziękuję i podejrzewam, że przekroczyłem czas, bardzo przepraszam.